Kurczę, ale jestem głodny. Może się trochę porozciągam, pobiegam w obie strony. I co, i trzeba wyruszyć na jakieś poszukiwanie jedzenia, prawda? O. O, co ode mnie chcesz? Dzień dobry. Heja, stary. Wyglądasz na głodnego, powinieneś pójść do obozowiska, żeby znaleźć jakąś przekąskę. Tutaj, weź sobie jeden z tych plecaków, żebyś mógł brać rzeczy ze sobą. Uuu, jakie ładne kolory! Chyba najbardziej podoba mi się ten zielony, będzie pasował do drzew. Wyglądasz świetnie, dziękuję bardzo. No to co, no to wybieramy się na obozowisko? Bo jestem niesamowicie naprawdę głodny. Kim jesteś? Hej! Wiesz, że nie jesteś, że nie możesz tam pójść. Ale czemu? Wszystkich przestraszysz. Ale ja nie jestem wcale taki straszny. To, że nazywam się Wielka Stopa, a nawet nie mam wielkiej stopy. Pff, nie martw się tym, stary. Musimy być tylko tajniaccy. No jak tak mówisz, no to idę za tobą. Otwórz to pudełko z jedzeniem i zobacz, co jest wewnątrz. To jest chyba lodówka, prawda? Dobra, więc Wielką Stopę już znacie, a ja jestem Olga. Witam was, elfy, w nowej serii. Jeżeli ta seria będzie wam się podobać, to koniecznie strzelcie łapkę w górę. Przestań mi mówić, mój drogi, co mam robić, bo ja chcę się jeszcze przywitać z widzami. I co, jeżeli nie subskrybujesz kanału, to byłoby mi bardzo miło, gdybyś zasubskrybował. Witałabym cię w rodzinie elfów. I dobra, tak strasznie krzyczysz, że musimy to zrobić. Otwórzmy ten właśnie to pudełko. Czyżby to było jedzenie? Ale słuchajcie, nie wiem, czy to jest na pewno nasze jedzenie. To jest dobra tutaj przekąska, ale nie jedz jeszcze teraz tego. To byłoby niecywilizowane. Idź za mną, pokażę ci prawdziwą, znaczy pokażę ci jedyną i dobrą, dobry sposób, aby to zjeść. Tędy. Okej, jeżeli tak mówisz. Wiesz co, przypominasz mi w ogóle Beka z Donut Candy. Jeżeli ktoś oglądał tę serię, to będzie wiedział, o co chodzi. Mamy to wywalić na stół i zjeść? Okej, ale czy na pewno to jest zdrowe, żeby jeść kiełbaski z tym? Z... No wiecie, czy w ogóle tak samo ketchup z butelki? I butelkę też? Znaczy, ja wiem, że Wielka Stopa ma prawdopodobnie bardzo mocne zęby, ale to i tak jest przesada. Wow, naprawdę wiesz jak zjeść. Dzięki, stary. Ale jest trochę, zaczyna być trochę ciemno, więc chodźmy do domu i skończmy ten dzień. Ale ja dopiero zaczęłam ten dzień, przecież ja dopiero wyszłam, dopiero się obudziłam. W sumie dopiero się chyba obudziłem, bo nie wiemy. W sumie Wielka Stopa, nie wiem, czy nawet ma płeć jakąkolwiek. On tu śpi! Zobacz tam. Dobra, musimy być cicho, żeby nas nie usłyszał. Będziemy musieli być bardzo tajniaccy, żeby nas nie usłyszał. Masz... W sumie masz wielkie stopy, więc będziesz musiał chodzić na palcach. Jeżeli nas zobaczy, będziemy w wielkich problemach, więc spróbujmy to przećwiczyć. Okej. Idziemy. Czyli co, musimy bardzo cicho przejść obok niego, żeby nas nie usłyszał. W ogóle jak on zasnął? Znaczy, nie oceniam, ale on zasnął na stojąco? Dobra, i tutaj chyba już nas nie usłyszy. Możemy biec do naszego domku, bo rzeczywiście robi się ciemno. Wiecie co, bardzo w sumie dziwna sytuacja, ponieważ przed chwilą był ranek. Co masz jeszcze tam do powiedzenia, mój drogi? No, lepiej się prześpi, nim zemdlejesz. Nie chcę cię wziąć na barana i przywieźć do domu każdej nocy, ale to zrobię, jeżeli mi zapłacisz. Wiesz co, powiem ci, siema, że nie wiem, czy on jest naszym przyjacielem, czy tylko z nami chce robić biznes. Może prześpimy się z tą informacją i zobaczmy, jaki będzie kolejny dzień. Czy chcemy pójść do łóżka? Tak, chcemy. Chcemy się przespać. I już jesteśmy super głodni. Wiecie co, ja wiem, że Wielka Stopa jest wielka, więc prawdopodobnie dużo potrzebuje energii, ale żeby aż tak? Misiu już tutaj śpi, ale jednak chyba coś nam chce powiedzieć. Co chcesz nam powiedzieć, drogi Misiu? Okej. Czy Sam Squanch, czyli to jest chyba nasze imię, Sam Squanch, może zrobić Misiowi dużą przysługę?
Sam Squatch przyniesie jedzonko z obozowiska dla Misia. Misio będzie kupować za dobre pieniądze. Okej, okay, czyli Misio chce z nami zrobić kolejny biznes, czyli jeżeli będziemy mieli jedzenie, którego nie chcemy jeszcze zjeść, bo na przykład będziemy po prostu najedzeni, to możemy przynieść Misiowi i dostaniemy za to monety. A chyba tutaj coś się dzieje z tymi monetami. Zobaczcie, tu jest sklep naszego przyjacielu biznesowca. Hej Sam Squatch, witaj w moim sklepie. Znalazłem parę rzeczy, znalazłem parę rzeczy na obozowisku, które mogą być ci bardzo potrzebne. Możesz się rozejrzeć. Czyli chcesz powiedzieć, że po prostu ukradłeś te rzeczy, prawda? Prawda? Bo nie wiem, czy wzięcie sobie z obozowiska to jest na pewno jakieś legalne. Ale zobaczmy, co tutaj mamy. Mamy tutaj mapę za 5 tych monet. Mamy również jakieś takie przebranie. Pewnie w tym przebraniu będziemy mogli chodzić przy tym gościu, który nas nie lubi. Tutaj są jakieś inne rzeczy. Mamy tutaj również latarkę. Klucze do samochodu? Czy wielka stopa... Nie mamy nawet tyle pieniędzy, nie możemy jeszcze tego kupić. Wielka stopa chyba, nie wiem, czy wie, jak wiecie, prowadzić samochód. Tutaj jest... możemy się przespać u niego. Nie, ja nie będę u niego spała. A tutaj to jest chyba jego toaleta, więc ja... Albo jakiś śmietnik. Ja tutaj wolę nie wchodzić, tam trochę śmierdzi. Więc wyjdźmy stamtąd. I zobaczmy, co się tam dzieje na obozowisku. Sterowanie wielką stopą jest na tyle trudne, że wielka stopa czasami wchodzi na drzewa. Zobaczmy, jakie tutaj mamy jedzenie. Czy tutaj jest coś w świetniku? Juuu, śmierdzisz! No ale może damy Misiowi, on chciał jakieś takie odpadki. Pójdźmy dalej. Tutaj jest znowu ta lodówka, którą splądrowaliśmy wcześniej. Czy coś jest tutaj ponownie? Jest! Jest tutaj arbus, jest tutaj kanapka, jest tutaj... Dobra, mamy to. Kurczę, ale dobro. Ale dobro, ja nie wiedziałam, że tutaj możemy zjeść, więc zjedzmy, żeby nam ogarnął się głód. Nam. A resztę może... czy jeszcze to powinniśmy zjeść? Okej, może to zostawmy po prostu. Chyba tą cebulę zjedliśmy niepotrzebnie, mogliśmy ją sprzedać Misiowi. Zobaczmy, co mamy dalej w naszym obozowisku. Bo już mamy pierwszego... Co tam jest? Mam już właśnie pierwszego questa, więc... A! To była instynktowna ucieczka, bo by nas zauważył. Nie wiem, czy przypadkiem osoby, które tutaj są, zauważają, to czy przypadkiem też nas ten zły pan... dobra, może zobaczmy, co jest w tej gazecie. Że wielka stopa została zauważona, ale on śmierdział. To jest już druga osoba, ja wcale jednej śmierdzę. Ale weźmy się lepiej, schowajmy. Poczekajmy, aż tamta osoba o nas zapomni. W ogóle oni mają chyba pamięć złotej rybki. I ja tutaj widzę koszyk z jedzeniem. Okej, dobra, co mam w koszyku z jedzeniem? Pokaż mi. No, przepraszam bardzo, ja bym chciała zobaczyć... Kurczaka ja bym bardzo lubię. Dobra, wyjdźmy stąd. Dobra, schowamy się. Szybko tutaj się schowamy. O nie. Zobaczcie, czy to nie jest ta toaleta ze Shreka? Wygląda jak ta toaleta ze Shreka. Tutaj mamy jednego gościa, który... Oj, mamy jeszcze drugiego gościa. Musimy to przeczekać, żeby na spokojnie wejść do toalety, a potem pozwiedzać kolejną część naszego parku. Chyba jesteśmy bezpieczni, co? Musimy się być cicho. Dobra. Chyba nikt nie idzie, więc pójdźmy dalej. Dobra, to się udało. Tutaj byliśmy... nieposkromieni. Wejdźmy lepiej w te krzaki. O, tutaj ktoś mówi, że jest czas na... Gęś? Gęś, to ty? Czy ty nie jesteś z innej gry przypadkiem? Ale wiesz co, w sumie jak teraz się zastanawiam, to i gęś, i nasza wielka stopa mają ten sam cel, czyli być bardzo niegrzecznymi. Oboje kradną i oboje są bardzo chamscy dla ludzi, więc w sumie wiecie co, oni mogliby być lepszymi przyjaciółmi. Ten, co je przejdzie, w ogóle masz spoko fryzurę, bo tam ktoś powiedział, że idzie na... że chce sobie się przespać na sekundę. Kurczę, jak w Fortnite, zobaczcie. Tylko... No przejdźże. Co cię interesuje? Co cię interesuje to, że ja chcę sobie zjeść? Gdybyś mi dawał jedzenie i to takiego
takiej jakości, to może byśmy nie byli w tej sytuacji, co? Dokładnie, idź sobie. A my tutaj zobaczymy, on śpi. Ale może się szybko obudzić. Czy tutaj coś jest na grillu? Jest coś na grillu, dobra. Uuu, hamburgery dla mnie, ale mi się nam, mam nadzieję, że mi się nam zapłaci duże pieniądze. Miejmy nadzieję, bo jak nas oszuka, to będzie słabo. Czy powinniśmy wejść do jego do namiotu? Spróbujmy, spróbujmy. Tylko tak na cichacza, wiecie, na... O! Dobra, co jest tutaj? Mamy tutaj nowe jedzonko, które również bierzemy. Wiecie co, zastanawiam się, czy powinniśmy pójść właśnie, aby oddać jedzonko. To nie jest teraz czas! Nie znajdzie nas! O kurcze! Ale przecież tutaj nikogo nie ma, o co ci chodzi? No, co? Wiesz co, chyba tutaj musisz sobie sprawdzić wzrok u okulisty, bo nikogo tutaj nie było, a ty chodzisz i w ogóle szukasz kogoś, kto nie istnieje. A tyle mnie to w ogóle kosztowało, że musimy coś zjeść. Tylko wiecie co? Ona sobie myśli, o, ale kurczę sobie, coś mi się przewidziało. Więc nie będziemy jej zabierać, znaczy nie będziemy jej nie przekonywać, że sobie, że się jej coś przewidziało. Schowajmy się tutaj, bo zobaczcie, jest kolejny ten. Tu jest kolejne jedzenie również. Już ci chciałam zabrać, ale jednak chodzisz. No, pójdź w drugą stronę, masz śliczny fioletowy ten plecak. I wiesz, co ten fioletowy plecak ładniej by wyglądał przy twoim zielonym tym. O, dokładnie. Nacichacza. Co mamy tutaj? Mamy tutaj leki? To jest coś dziwnego. Dobra, wiecie co? Ja proponuję wrócić rzeczywiście do misia. Może on nam zapłaci jakieś dobre pieniądze za te jedzenie. I w ogóle w tej rzece widzę, że pływają rybki. Chyba mogliśmy w sklepie kupić wędkę. Więc może potem to wykorzystamy, ale ona była taka droga, że na pewno na razie nas na to nie stać. Szybko! My jesteśmy tylko szeregiem, to jest tylko... Nic tutaj nie jest, nic się tutaj nie dzieje. Ale tutaj ludzi chodzi, nie wiem jak sobie poradzimy. Tutaj jest druga osoba i tutaj chodzi nawet kolejna. Musimy to przeczekać. Okej, to było dziwne, prawie się ramionami... Wiecie co? Nie, no my tak nie będziemy czekać w takim razie. Raz się żyje, co? O! Dobra, mamy nową, bardzo ważną informację, że jeżeli przechodzimy z jednego miejsca na drugi, to nasz chamski koleś nie będzie nas... Ojojoj. Nie będzie z nami biegł. O! Dobra. Okej. I co, idziemy do misia. Misiu, czy ty dalej śpisz? Mam dla ciebie jedzenie. O! On nie, on był jeszcze wcześniej, prawda? Bo tutaj znaleźliśmy tą śmierdzącą cebulę. Przejdźmy tutaj do niego. I taką mam nadzieję, że dostaniemy właśnie jakieś pieniądze, aby kupić mapę może. Dzień dobry, panie misiu, mam dla ciebie jedzenie. Misio ma znaczy misio może poczuć jedzenie. Ty sprzedajesz jedzenie dla misia za 33 monetki? Tak. Okej. Dobra, czyli widzimy, że mięso bardzo dużo kosztuje. Znaczy za bardzo dużo... A, to tylko... Dobra, udało nam się 33, czyli to jest tak jakby nasz sprzedawca, albo nie, raczej nasz kupiec. Misio bardzo szczęśliwy, dziękuję. Misio będzie zawsze... będzie zawsze kupował jedzenie. Dobrze, czyli tak jak mówiłam, on jest naszym takim... osobą, która rzeczywiście... Osobą. Naszym handlarzem, który będzie kupował jedzenie od nas. Więc przejdźmy tutaj, kupmy mapkę i zobaczmy co... Hej, Sam, skład, wchodź tutaj. Okej, musimy... Dobra. O! Mapa pozwala nam podróżować bardzo szybko do naszego domu. A ja myślałam, że mapa nam pozwala zobaczyć, co mamy tutaj na tym obozowisku. Czy to jest nam na pewno potrzebne? Dobra. Kosztuje 5 dolarów, więc... okej. Zobaczmy co... No to na pewno nas nie zdać. Stać nas tylko na... O, no dobra, stać nas tylko na jedną rzecz, czyli na szpadel. Zobaczmy co robi szpadel. Szpadel pozwala nam wykopać tą jakąś... jakiś skarb.
Czy chcemy to kupić za 25? Dobra, kupmy to. Nie wiem nam po co, bo ja nie widziałam żadnej tej. Ja nie widziałam żadnego skarbu, ale może jak coś nam się na oczy rzuci, to będziemy mogli go wykopać. Dobra, więc idziemy dalej na inne zadania, na inne questy, na inne przygody. Tylko wiecie, co tak śmiesznie wygląda, jak my biegamy z tym szpadlem, bo sobie zaraz krzywdę zrobimy. O, dobra, szybciutko się chowamy. No nic nie słyszałaś, nic nie widziałaś, przewidziało ci się, fajne ptaki tutaj latają, prawdopodobnie one wydały takie dziwne dźwięki. Przejdźmy sobie dalej. Bo z tego co wiem, mamy mnóstwo tutaj obozowiska do poznania. Zobaczcie tutaj. O, tutaj, moment, tu byliśmy. W ogóle zobaczcie, no, nawet nie zobaczyłeś, że ci jedzenie zjedli. Idziemy do krzaka Fortnite'owego. Przejdźmy tędy. O, przejdźmy tędy. Tu jest jakiś ten quest. Co chcesz ode mnie? Czy chcesz zarobić jakieś pieniądze? Mam dla ciebie pracę, he. Jeżeli przestraszysz 4 obozowiczów, dam ci 43 pieniążki. Ale jeżeli zostaniesz przyłapany przez tego głównego gościa, albo zostawisz tę, tak jakby wyjdziesz z mapy, no to już jest deal przerwany. Czy w to wchodzisz? Na razie nie. Na razie nie. Nie chcę robić twojego questa, bo ja jeszcze naprawdę nie wiem, jak mogę przestraszyć obozowiczów. Może przejdźmy tutaj. Czy tu jest coś ciekawego? Jakiś wydaje się być jakaś chyba woda, bo tu są stateczki. O, tu jest jedzenie. Ale tu są również pszczoły. Czy zemdlejemy jak w Animal Crossing? Nie, po prostu one nie pozwalają nam się tutaj... Ale na pewno misio by chciał ten miód. Dobra, tutaj też widzę kolejnego questa od kolejnego lisa. Co ty chcesz ode mnie? Ma dla nas również pracę. Okej, jaka tym razem? Jestem strasznie zmęczony, bo ci obozowicze tylko pluskają tymi swoimi kajakami. Jeżeli popchniesz kajaki do jeziora, dam ci 28 tych monet. Czy możesz to zrobić? Chyba to nam się uda, bo zobaczcie, te kajaki są tutaj. I możemy chyba je tylko popchnąć na głębszą część tego jeziora. Tu jest jeden gość, ale na razie on myśli sobie, wow, ale wspaniały krajobraz. Kiedy powiedziałem to mojej kobiecie, ona wcale się ze mną nie zgodziła, dlatego trochę jestem teraz smutny, ale wszystko jest takie wspaniałe. Wow, okej. Mamy już jeden ten, a ten nawet nas nie zauważył. Nic nie słyszysz. Na spokojnie, na cichacza, na tajniaka. O. Dobra, tu jest jakaś inna osoba, ale olewamy ją. Tylko taka, zobaczcie, taka głowa wystaje. Jeszcze jeden nam został i dostaniemy naszą nagrodę. Na spokojnie. Czekajcie, a gdybyśmy... O! Ja zapomniałam, że rzeczywiście możemy być cicho. Klikając myszkę. O, i teraz jeszcze tylko tę. Tak bardzo na spokojnie, żeby nikt nas nie zauważył. Wspaniały ten krajobraz, prawda? Ta woda taka... Tak cię potrafi ukoić. Dobra, mamy to. Zrobiliśmy zadanie, ale niestety mamy tylko tak naprawdę 30 monet, więc nic za to nie kupimy, bo jak pamiętacie, kolejne coś, co możemy kupić, to jest za 150 aż monet, więc na pewno tutaj będzie za mało, ale jesteśmy trochę głodni, więc ogarnijmy sobie to. Czy możemy tutaj zjeść? Nie możemy tutaj zjeść, bo się robi chyba ciemno, prawda? Poczekajcie, a gdybyśmy weszli na naszą mapę, mamy mapę, która... To jest jednak mapa, okej, i możemy się szybko przeteleportować do naszego domku. Zobaczcie, ile tu jest rzeczy do zrobienia. Mamy tutaj jakąś górę z iglo, mamy golf, mamy jakiś chyba sklepik z rybami, mamy
samochodem, nie, tutaj można chyba jeździć samochodem, tutaj jest policja, to jest jakaś w ogóle jaskinia, jejku, ile mamy tutaj do zrobienia? Dobra, przenieśmy się do naszego domu, bo no tutaj niestety robi się ciemno, więc raczej chyba nie możemy nic tutaj zrobić. I co, wielka stopa idzie spać, słuchajcie, a ja się złapię, że jak mam nadzieję, że wam się podobało, jeżeli wam się podobało, to koniecznie dajcie łapkę w górę, żebym wiedziała, aby dalej ciągnąć tę serię. Wiecie co, bardzo mnie zdziwiło, że tutaj się gęś pojawiła, bo oni normalnie mogli być naprawdę najlepszymi przyjaciółmi, więc co, ja się z wami żegnam, do kolejnego, do zobaczenia i mam nadzieję, że zobaczymy naszą wielką stopę w kolejnym odcinku. Cześć!